Wszystko w tym filmie jest wielowarstwowe. Nie chciałem, żeby była jakaś jeden powód, dla którego się wszystko dzieje. Jako człowiek, który zajmuje sztuką, mam prawo tak myśleć. Ja wiem, że w polityce takim myśleniem się nic nie wskóra, czy w historii. Ale w sztuce właśnie jest na odwrót, że w sztuce trzeba jak najbardziej komplikować, jak najbardziej szukać tego, co jest ludzkie, paradoksów duszy ludzkiej. Więc jesteś żydowską zakonnicą. Kim? Jesteś Żydówką. Bardzo nie lubię tego autyzmu, który w życiu publicznym się widzi. A w Polsce mi zarzucali, dlaczego Wanda, która jest, no, ma krew na rękach i jest taką zagorzałą komunistką, że jest Żydówką. A raczej to, że zrobiłem z Żydówki komunistkę i to jest taka klisza polska. Krwawa Wanda, to ja. A w Polsce mi tak chyba zarzucali, że znowu Polaków się pokazuje w złym świetle. Dlaczego nie pokazują, że to Niemcy zabijali Żydów? Tłumaczę, to nie jest o tym film. Ukrywałem ich w lesie. Karmiłem. A potem ich zabiłeś. Ludzie pochodzenia żydowskiego czepiali się mnie, a dlaczego Ida, która odkrywa te swoje korzenie, nie wciąga się w tą drugą tożsamość i nie rzuca wiary. Czepiali też, że dlaczego mężczyzna, reżyser wkłada habit na swoją bohaterkę na końcu, że to jest jakiś fundamentalizm, jak tak można. Ale tyle osób wychodziło z kina z łzami w oczach, że trochę się tym nie przejmuje. Ludzie są skomplikowani, no. I szczególnie ludzie, którzy są pogrążeni w historii, to zawsze jakoś wyciąga i najlepsze, i najgorsze strony charakteru.